Dzień dobry, witam wszystkich młodych kandydatów, którzy mają chęć zapoznać się z naszym uniwersytetem online, tym razem nie w bezpośrednim spotkaniu, ale mam nadzieję, że za kilka miesięcy spotkamy się już bezpośrednio. Życzę Państwu, żeby Państwa ciekawość została zaspokojona, żeby wszyscy znaleźli właściwe, odpowiednie dla siebie miejsca w zakresie humanistyki, nauk technicznych, przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i wszystkich innych możliwości. My Państwu oferujemy, co tylko możemy. Każdy naprawdę znajdzie pole, żeby się rozwijać, zwłaszcza w tych trudnych czasach, żeby znaleźć miejsce na trochę spokoju, nauki i przede wszystkim poznanie nowych kolegów, nowych mistrzów, którzy zastąpią Państwu mistrzów ze szkół średnich. My jesteśmy gotowi, żeby Państwu to zaoferować. Życzę wszystkim, ażebyście wszyscy Państwo się do nas dostali według własnego uznania, chęci i zainteresowań. Cześć, witam Was serdecznie podczas naszego kolejnego spotkania z cyklu rozmów o rekrutacji. Widzimy się już po raz drugi i bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. A o czym będziemy dziś rozmawiać? Będziemy rozmawiać o ofercie, którą przygotowały dla Was trzy kolejne jednostki. Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów oraz Instytut Prawa i Ekonomii. Zachęcam Was do tego, byście zadawali podczas naszego dzisiejszego wydarzenia pytania na naszym czacie, na które z chęcią odpowiemy. Przypominam Wam, że już 8 czerwca ruszamy z rekrutacją naukową. Wejdźcie na nasz portal rekrutacja.ukw.edu.pl, a tam ponad 60 kierunków studiów przygotowanych dla Was i z myślą o Was. Czekamy na Was z niecierpliwością, a więc zaczynajmy dzisiejsze spotkanie, bo pewnie nie możecie się już na nie doczekać. Pierwszym gościem naszego dzisiejszego wydarzenia jest dr Agnieszka Wedeł-Domaracka, zastępca dyrektora do spraw kształcenia z Instytutu Prawa i Ekonomii. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Bardzo miło mi wziąć udział w tym spotkaniu. Prawo to kierunek, o którego uruchomienie kandydaci na studia pytają nas chyba najczęściej. Czy w roku akademickim 2021-2022 pojawi się on w ofercie Instytutu Prawa i Ekonomii? Na ten moment należy powiedzieć, że mamy taką nadzieję, dlatego że złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie otrzymania pozwolenia na prowadzenie studiów na kierunku prawo o profilu praktycznym, studiów jednolitych, magisterskich, w związku z tym trwających przez okres 5 lat. No i czekamy, tak? Procedura trwa. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby ten wniosek spełniał wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeń wykonawczych. No i mamy nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna i będziemy mogli rozpocząć kształcenie od roku akademickiego 2021-2022. A w jakiej formie będą przebiegały te studia? Przygotowując wniosek, zdecydowaliśmy się na obydwie formy, czyli zarówno formę stacjonarną, jak i formę niestacjonarną. Natomiast chcielibyśmy rozpocząć ze stosunkowo nielicznymi naborami 60 osób na studia stacjonarne i 40 osób na studia niestacjonarne. Czy zajęcia będą prowadzone przez praktyków? O to też na pewno będą pytali przyszli kandydaci. Oczywiście, zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że właściwie część naszej kadry to są praktycy, czyli osoby, które dzielą swoje życie naukowe, uczelniane z jednocześnie prowadzeniem zajęć, czyli z aktywnościami zawodowymi, które mają wymiar praktyczny, czy to w instytucjach związanych właśnie z administracją, czy też w instytucjach już będących samorządami prawniczymi. Ponadto udało nam się też na etapie tworzenia wniosku o kierunek prawo pozyskać kilkanaście osób, które są typowo zrekrutowane ze środowiska praktycznego. Staraliśmy się, żeby to były osoby, które będą prowadziły przedmioty będące przedmiotami bardzo specjalistycznymi. Także tutaj myślę, że pod tym względem studenci naprawdę powinni być zadowoleni z dostępu do dużej ilości praktycznej wiedzy. A propos praktyki, czyli zajęcia będą odbywały się również w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, tak?
W instytucjach wymiaru sprawiedliwości planujemy realizować praktyki, dlatego że, tak jak wspomniałam, kierunek studiów prawo jest kierunkiem o charakterze praktycznym. W związku z tym wymagane tutaj będzie zrealizowanie 6 miesięcy praktyk, co daje nam łącznie liczbę 960 godzin. To dużo, ale to też dużo szans na nabycie umiejętności o charakterze praktycznym. Poza tym na etapie konstruowania wniosku też spotkaliśmy się tutaj z bardzo dużą przychylnością przedstawicieli środowiska prawniczego, tak można to powiedzieć najogólniej. I nawet jeżeli nie wszyscy trafią na praktyki do instytucji wymiaru sprawiedliwości, to na pewno część osób z instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości pojawi się na zajęciach, czy to w formie takiej planowej, czy też właśnie w ramach dodatkowych aktywności na zajęciach dla studentów. A jakie wymogi będzie musiał spełniać kandydat, który będzie chciał studiować prawo? Kandydat, który będzie chciał studiować prawo, oczywiście będzie musiał się legitymować z danym egzaminem maturalnym. Tutaj jakby nie różni się ta rekrutacja od rekrutacji na inne kierunki studiów. Będzie w związku z tym to ustalane według rankingu średniej ocen. Przy czym no, można tutaj podkreślić, że zdawanie egzaminu z historii bądź też wiedzy o społeczeństwie będzie podnosiło liczbę przyznanych punktów o 20%. Gdyby pani dyrektor miała przekonać jeszcze niezdecydowanych młodych ludzi, ludzi, którzy marzą o karierze prawniczej, to co byłoby najważniejszym argumentem przemawiającym za tym, że warto studiować naukowo prawo? Nie wiem, czy jestem w stanie znaleźć jeden argument, ale postaram się bardzo krótko przedstawić ich kilka. Po pierwsze, powinni studenci wybrać zarówno ten kierunek, jak i nasz instytut, dlatego że my jesteśmy stosunkowo jeszcze niewielkim instytutem w porównaniu z ogromnymi wydziałami prawa, które funkcjonują w Polsce. To nam daje bardziej indywidualne podejście, ale to też daje nam taką szansę większego zorientowania na studenta, na takie jego indywidualne potrzeby, jego indywidualne aspiracje. Po drugie, no sam pomysł tworzenia kierunku o charakterze praktycznym. Tutaj rzeczywiście my, konstruując program, nie tylko uwzględniliśmy w nim to, co jest powiedzmy takie standardowe, czyli wykłady i konwersatoria, ale również znajduje się w nim bardzo wiele zajęć dedykowanych nabywaniu umiejętności typowo praktycznych, takich jak na przykład rozwiązywanie kazusów z poszczególnych gałęzi prawa, czy przygotowywanie pism procesowych. Osobny moduł możliwy do wyboru to są również zajęcia poświęcone przygotowaniu się na aplikację, dedykowane właśnie tym osobom, które później widziałyby się w którejś z korporacji prawniczych. I muszę tutaj też podkreślić, że my, konstruując ten program, konsultowaliśmy go również z osobami z zewnątrz, z absolwentami różnych wydziałów prawa w Polsce, i w wielu wypowiedziach pojawiało się właśnie to, że jak oni byli na studiach, to im takich zajęć brakowało, tak? Że czują się oczywiście bardzo dobrze wykształceni, ale gdyby tych umiejętności praktycznych nabywali podczas studiów trochę więcej, czuliby się bardziej pewnie na początku swojej drogi zawodowej. I to myślę, że też dla studentów jest dość istotne. Innym ważnym powodem to jest to, że my zostaliśmy dość dobrze przyjęci przez otoczenie społeczno-gospodarcze. Ponad 40 podmiotów z Bydgoszczy i okolic wyraziło poparcie dla powstania tego kierunku, wyraziło również taką potrzebę. To jest też dobry sygnał dla studentów, że docelowo będą mieli szansę znaleźć zatrudnienie. No i oczywiście coś, co z punktu widzenia studentów też może się wydawać dość istotne, to jest po prostu życie i aktywność studencka. Nasz instytut jest bardzo aktywny. Mamy dynamicznie działające koła naukowe, prowadzimy badania naukowe, organizujemy konferencje studenckie, wykłady praktyczne, seminaria eksperckie. Także myślę, że wszyscy niezdecydowani powinni jeszcze też zajrzeć na nasze media społecznościowe, gdzie informacje o tych właśnie wydarzeniach i aktywnościach się znajdują. No i mam nadzieję, że w przyszłości będą mogli do nas dołączyć, tak żeby ich entuzjazm i energia pozwoliły na to, by działo się w Instytucie jeszcze więcej. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Moim i Państwa gościem była dr Agnieszka Wedeł-Domaracka, zastępca dyrektora do spraw kształcenia z Instytutu Prawa i Ekonomii, a teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia filmików promujących kolejne kierunki, a będą to administracja, ekonomia, kryminologia oraz prawo w biznesie. Administracja to są studia, które mają przygotować przyszłe kadry pracowników zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu centralnym. Ale administracja to też pracownicy dla różnego rodzaju innych podmiotów, wszędzie tam, gdzie musi być prowadzona działalność dokumentacyjna, organizatorska. W związku z tym mogą to być zarówno instytucje otoczenia biznesu, jak też mogą być to różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o studia w Instytucie Prawa i Ekonomii, to są to studia, które przygotowują profesjonalne kadry, między innymi dzięki temu, że wykładowcy, którzy pracują w tym instytucie, są również do swojej pracy bardzo dobrze przygotowani. Podczas studiów administracyjnych student jest w stanie nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest w stanie dowiedzieć się o tym, jakie są działy administracji, jest w stanie poznać przepisy, nauczyć się je interpretować, nauczyć się formułować dokumentacje oraz pisma. Studenci w ramach studiów w Instytucie Prawa i Ekonomii poza zwykłym tokiem przedmiotów mogą również być aktywni dodatkowo. Po pierwsze, mają możliwość bieżących spotkań z praktykami. Po drugie, studenci, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu administracji, mogą również aktywnie brać udział w kołach naukowych. I wreszcie trzeci aspekt praktyczny to możliwość udziału w praktykach. Jeżeli zależy Ci na kierunku studiów, który daje konkretne umiejętności, jeżeli chcesz poznać tajniki pracy administratywisty, tak by być skutecznym i odpowiednim pracownikiem realizującym zadania interesu publicznego, to studia z zakresu administracji są dla Ciebie. Zapraszamy zarówno na studia pierwszego stopnia, jak i na studia magisterskie. Czytałam, że osoby, które obecnie rozpoczynają studia, będą 5-6 razy w trakcie życia zmieniać swój zawód. Wniosek? Wybierzcie mądrze. Dla mnie takim mądrym wyborem jest ekonomia praktyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Po pierwsze dlatego, że uczymy rzeczy praktycznych, które przydadzą Wam się niezależnie od tego, czy później będziecie chcieli pracować w biznesie. Bierzecie kredyty, kupujecie mieszkania, bierzecie samochody w leasing, analizujecie dane finansowe, zarabiacie, będziecie zarabiać pieniądze, będziecie je inwestować. To wszystko wymaga odpowiedniej wiedzy finansowej. I tę wiedzę chcemy Wam zaoferować. Nawet jeżeli później nie będziecie pracować w biznesie, czyli nie pójdziecie czy do przedsiębiorstw, do banków, do ubezpieczycieli, ta wiedza na pewno się przyda. Warto złożyć papiery, warto zaaplikować na ekonomię praktyczną, ponieważ oprócz tych umiejętności dodatkowo oferujemy Wam jako uczelnia państwowa możliwość życia studenckiego. Studia to nie tylko nauka. Oprócz nauki, oprócz praktyk studenckich mamy konferencje, koła naukowe, możliwość wyjazdów, studenci piszą monografie. Zatem jest czas, żeby poznać ludzi, nawiązać przydatne być może w przyszłości znajomości. Wniosek? Zapraszam. Aplikujcie Instytut Prawa i Ekonomii, UKW, Ekonomia Praktyczna. Ekonomicznie dostarczają wielu kluczowych umiejętności. Wiedza o gospodarce i finansach jest przydatna w codziennym życiu. Studia to także czas rozwoju osobistego i naukowego, który jest możliwy dzięki indywidualnemu zaangażowaniu, działalności kół naukowych oraz wsparciu wykładowców. Kryminologia dostarcza interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestępczości oraz zjawisk patologicznych.
Jej uwaga skupia się na sprawcy przestępstwa, jego otoczeniu oraz warunkach, w jakich popełnia on to przestępstwo. Student otrzymuje w rezultacie bardzo szeroki i wszechstronny zasób wiedzy. Kierunek ten godzi pasję, a wręcz często marzenia z zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji. Stąd tak jego pozytywny odbiór wśród studentów. Dlaczego Instytut Prawa i Ekonomii? Fundamentem Instytutu jest kadra wykładowców o bardzo bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym. Owocem ich pracy oraz badań naukowych są setki opracowań, w tym opracowań kryminologicznych. Instytut współpracuje z jednostkami zewnętrznymi, w tym z instytucjami ochrony prawa oraz firmami prywatnymi, a współpraca ta ciągle się rozszerza, między innymi w zakresie praktyk studenckich. Wybierając studia w Instytucie Prawa i Ekonomii, staniesz się częścią bardzo ambitnej i kreatywnej społeczności akademickiej. Wspólnie uczestniczyć będziemy w rozprawach sądowych, w warsztatach i wykładach otwartych. W toku studiów będziesz realizować m.in. takie przedmioty jak prawo karne, gdzie dowiesz się, jakie znamiona noszą określone przestępstwa oraz jakie kary za nie grożą. Historię przestępczości, gdzie poznasz sylwetki seryjnych morderców, czy psychopatologię, gdzie dowiesz się, czym są zaburzenia osobowości. Wśród innych niezwykle interesujących przedmiotów będziesz studiował podstawy kryminalistyki, psychologię zeznań, usługi detektywistyczne, czy podstawy medycyny sądowej. Docelowym miejscem pracy dla absolwenta kierunku kryminologia są instytucje ochrony prawa, w szczególności sądy, policja, prokuratura, straż graniczna czy służba więzienna, ale także wiele innych inspekcji i straży. Znajdą się tutaj również prywatny sektor ochrony oraz usług detektywistycznych oraz wiele organizacji działających na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych. Jeśli chcesz spełniać swoje marzenia, a przy tym budować sylwetkę absolwenta profesjonalisty, wybierz kryminologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Polsce obowiązuje swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że prawie każdy może być przedsiębiorcą. Nie wystarczą jednak chęci czy umiejętność zarządzania, liczy się również znajomość przepisów prawa. Kierunek prawo w biznesie to niezbędnik dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy, ale także dla osób, które piastują stanowiska kierownicze. Na studiach poznasz przepisy prawa, ale także dowiesz się, jak pisać biznesplan, jakie są narzędzia marketingowe, czy co to jest kultura organizacji. Prawo w biznesie w Instytucie Prawa i Ekonomii to świetna i doświadczona kadra dydaktyczna, włącznie z praktykami. To staże studenckie w firmach z projektów unijnych. To praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach, wreszcie to wykłady otwarte o różnorodnej tematyce. Chcesz się liczyć w biznesie? Studiuj prawo w biznesie w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Witamy kolejną rozmówczynię, a jest nią dr Anna Garczewska, zastępca dyrektora do spraw kształcenia w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Media i świat gier opanowały umysły i wyobraźnię współczesnego świata. Co Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów ma do zaoferowania tegorocznym maturzystom? Obecnie mamy trzy kierunki studiów. Dziennikarstwo i komunikację społeczną, zarówno na poziomie licencjatu, jak i magisterium. Mamy humanistykę drugiej generacji na poziomie licencjatu i socjologię na poziomie licencjatu. To są trzy kierunki. Naszym celem dydaktycznym przede wszystkim jest, aby absolwent uzyskał nie tylko wiedzę, ale też pewne umiejętności miękkie. Dlatego też w każdym programie mamy zajęcia zarówno typowo merytoryczne, jak wykłady, jak i zajęcia praktyczne, dzięki którym student może wykorzystać, sprawdzić, czy potrafi wykorzystać to, czego nauczył się od strony teoretycznej. Dlatego mamy m.in. ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty. Mamy też praktyki zewnętrzne na każdym kierunku. Poza tym
to, co często jest na przykład pomijane i studenci czasem nie wiedzą, że wszyscy studenci od drugiego roku mają możliwość korzystania z programu Erasmus+, czyli mogą wyjechać na stypendium zagraniczne. To jest dla wszystkich naszych studentów na uczelni. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje, to oczywiście na stronie naszego Instytutu w zakładce Jakość Kształcenia znajdują się szczegółowe programy studiów. Każdy kandydat może sobie zajrzeć i sam sprawdzić, czy to, co mamy do zaoferowania, będzie dla nich interesujące. Dziękuję. A propos kompetencji miękkich, o których pani doktor wspomniała, to jakie cechy powinien posiadać przyszły dziennikarz? Przede wszystkim powinien być dociekliwy, dlatego że dziennikarz to jest ktoś, kto poszukuje informacji, wiedzy lub ludzi, prawda? Po drugie, przede wszystkim również powinien być rzetelny, dlatego że dziennikarze cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym. To jest ta osoba, do której idziemy, kiedy mamy problem, a nie da się go rozwiązać w inny sposób. Więc to, co dziennikarz prezentuje oraz poszukiwane informacje powinny później być prezentowane wiarygodnie. Więc bardzo duży nacisk jest kładziony na to, żeby ta osoba, która będzie się dziennikarzem zajmowała, potrafiła te informacje zweryfikować, żebyśmy mogli tej osobie zaufać. W związku z tym powinien też być samodzielny, zorganizowany, zdyscyplinowany, ponieważ dziennikarz to jest zawód społeczny, więc taka osoba musi mieć łatwość nawiązywania kontaktów. Powinien też dostosować się bardzo szybko do nowych sytuacji, bo mamy cały czas nowe informacje, nowe zdarzenia, więc musi być to ktoś, kto wie, że sytuacja może się za chwilę zmienić i musi umieć sobie z tym zarówno psychicznie poradzić, jak i dostosować się do tych warunków. Powinien być też spostrzegawczy, asertywny, bo nie może sobie pozwolić, żeby rozmówca przekonał go do swojej racji, tylko powinien obiektywnie prezentować to, co usłyszy. Powinien być też otwarty i bezstronny, dlatego że będzie miał do czynienia z ludźmi, którzy prezentują różne opinie, prawda? Będzie na przykład prowadził wywiad z różnymi politykami, więc nie może tym osobom narzucać własnego zdania, ale też nie powinien sprawić, że na przykład rozmówca poczuje się gorszy czy poniżony. Powinien być taktowny, delikatny. Poza tym mamy różne dziedziny, więc w zależności od tego, jaką dziedziną ktoś chce się zajmować, powinien mieć dodatkowe cechy. Na przykład, jeżeli ktoś chce być prezenterem radiowym czy telewizyjnym, powinien mieć nienaganną dykcję. Jeżeli ktoś chciałby być felietonistą, to powinien mieć łatwość pisania, w tym pisania na czas, bo bardzo często musimy przygotować artykuł na już. Jeżeli chcemy być fotoreporterem, to taka osoba powinna mieć zmysł estetyczny, wrażliwość, no i umiejętności techniczne. Jeżeli ktoś chciałby być reporterem, to powinien być odporny na stres, powinien umieć kontrolować swoje emocje i być mobilny. Natomiast jeżeli ktoś chce być komentatorem sportowym, to musi mieć bardzo szeroką wiedzę o sporcie i umieć ją w interesujący sposób przekazać. Rzetelni, spostrzegawczy, asertywni, oni sami, studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zaprezentują się za chwilę w filmiku przygotowanym specjalnie na dzisiejsze wydarzenie. Zapraszam. Na dziennikarstwie nauczysz się, jak zdobywać i przekazywać informacje, jak pisać i redagować teksty do prasy czy internetu. Poznasz również strukturę działania redakcji oraz radia. Student dziennikarstwa powinien być dociekliwy, świetnie pisać i mówić, łatwo nawiązywać kontakty. Pamiętaj jednak, że wszystkiego można się nauczyć. Studenci są przygotowani do pracy w redakcjach mediów masowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations. Obecnie tematem na topie jest Narodowy Spis Powszechny. Warto więc zadać pytanie, w jaki sposób absolwent socjologii może wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas studiów podczas swojej pracy zawodowej? Studia socjologiczne są poświęcone wiedzy o życiu społecznym i o pewnych mechanizmach ludzkich zachowań. Zajmuje się socjologia również tym, jak przebiegają pewne procesy społeczne. Więc tak naprawdę wiedza socjologiczna może przydać się w każdym zawodzie. Natomiast im nasz zawód jest
bardziej związany z tymi właśnie procesami społecznymi, im jest bliżej, mówiąc, ludzi, tym tę wiedzę możemy wykorzystać dokładniej, szczegółowiej, pełniej. Dlatego socjologia uczy między innymi diagnozowania problemów społecznych i wskazuje na to, jakie zmiany możemy wprowadzić. Dlatego myślę, że absolwent socjologii najpełniej będzie mógł uzyskać, by wykorzystać te nabyte umiejętności w agencjach badania rynku, w agencjach badania opinii publicznej, w różnych organizacjach pozarządowych, dlatego że organizacje pozarządowe są to takie podmioty, które są tworzone wtedy, gdy państwo czy inne istniejące organizacje nie potrafią właśnie tych problemów rozwiązać. Tam się bardzo dobrze przyda socjolog, będzie umiał pokazać, czy rozwiązać, czy wskazać potrzebę społeczną. Również w administracji rządowej, w instytucjach publicznych, na przykład w szkołach, w sądach, w zakładach karnych, w szpitalach, gdzie potrzebna jest troszeczkę szersza perspektywa, nie tylko taka nasza zawodowa, ale właśnie takie ujęcie, mówiąc właśnie, społeczne, socjalne, szersze trochę, głębsze. Oczywiście w partiach politycznych, ale też w działach marketingu i wszystkich tych jednostkach czy podjednostkach danych organizacji, które zajmują się na przykład sprawdzaniem kompetencji danych osób, czyli na przykład w Human Resources czy w Public Relations, oczywiście też w mediach czy w agencjach reklamowych, bo one działają dla ludzi. Również w firmach, które zajmują się mediami społecznościowymi. Czyli tak naprawdę każda osoba, która ma kontakt z człowiekiem bądź z jakimiś procesami społecznymi, na pewno będzie w stanie wiedzę socjologiczną wykorzystać i tego na studiach uczymy, dlatego że te studia socjologiczne nasze są dosyć szerokie. One uwzględniają najróżniejsze potrzeby społeczne i mamy bardzo dużo modułów praktycznych. Studia socjologiczne dają więc szerokie spektrum możliwości. Obejrzyjmy więc filmik przygotowany przez studentów socjologii. Są to nietypowe studia, które nie tylko pomagają się rozwinąć na wielu płaszczyznach, ale także uczą nieszablonowego myślenia, które jest w życiu bardzo potrzebne. Na każdym etapie studiów były stawiane nam różne wyzwania, ale pokonanie każdego z nich daje niemałą satysfakcję i ogromnym plusem tych studiów jest wspaniała rodzinna atmosfera i cudowni wykładowcy. Studiowanie socjologii daje szersze spojrzenie na świat, pozwala myśleć samodzielnie oraz bardzo rozwija horyzonty. Wybrałam socjologię, ponieważ byłam ciekawa mechanizmów, jakie zachodzą w społeczeństwie, jak je zrozumieć. Uważam, że socjologia jest ciekawa, ponieważ porusza wiele zagadnień, takie jak filozofia, psychologia, historia. Na kierunku humanistyka drugiej generacji kandydat kwalifikujący się do drugiego etapu rekrutacji musi przejść rozmowę kwalifikacyjną. Proszę powiedzieć, jak ona wygląda? Rozmowa odbywa się w języku angielskim, mniej więcej na poziomie B1, B2. Dlaczego? Dlatego, że w programie studiów mamy zajęcia w języku angielskim, zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i żeby student był w pełni w stanie uczestniczyć w tych zajęciach, musi ten język mieć opanowany na poziomie komunikatywnym, ale takim naprawdę dobrym poziomie. W tym roku planujemy przeprowadzenie takiej rozmowy w formie zdalnej, online. Wszystkie szczegóły są wysyłane e-mailowo do każdej osoby, która przejdzie pomyślnie proces rekrutacji, czyli spełni wszystkie warunki formalne. Nie ma żadnej wstępnej selekcji, po prostu trzeba się zarejestrować i potem dostanie się zaproszenie na rozmowę. W trakcie rozmowy oceniane są dwa elementy. Jeden to język, a drugi to wiedza na temat branży growej.
Chodzi o zarówno umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, czyli o tym, czy potrafimy się tym językiem posługiwać, czy potrafimy wyrazić swoje zainteresowania, potrzeby itd. I druga sfera oceniana to jest wiedza na temat branży growej. Te obszary, które są poruszane, to między innymi zainteresowania, czyli na przykład może być pytanie o ulubiony gatunek gier z uzasadnieniem. Będzie też na przykład pytanie, czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej branży, czyli już się zajmował grami, czy jeszcze nie. Brak doświadczenia nie jest absolutnie minusem. Bardziej chodzi o po prostu zebranie takich informacji. Natomiast to, co jest oceniane, to jest oceniana oczywiście wiedza, czyli czy już dana osoba trochę się orientuje w branży growej, czyli na przykład jacy są polscy producenci gier, jacy są zagraniczni producenci gier, jakie mamy gatunki gier, w jaki sposób projektuje się gry, jak tworzy się zespół projektowy, kto jest kim w tym zespole, czyli jakie role się pełni, jakie są zawody związane z grami. Więc jest to taka informacja, trzeba być troszeczkę przygotowanym. To nie jest taka rozmowa, że przychodzimy i mówimy o tym, że lubię sobie na przykład pograć w planszówki, czy lubię sobie pograć w karcianki, to jest moja ulubiona gra. Owszem, ale to jest jednak coś więcej, czyli do tej rozmowy trzeba się troszeczkę przygotować. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś portfolio, to trzeba się przygotować do tego, że będzie można, czy trzeba je zaprezentować. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład ma umiejętności graficzne i tworzy jakieś rysunki, obrazki, grafiki komputerowe, tak, które mogłyby być w grach wykorzystane, to proszę się przygotować na to, że w trakcie takiej rozmowy komisja może poprosić o to, żeby pokazać próbki swojego talentu. Czyli trzeba mieć je, na przykład jeżeli rozmowa będzie online, trzeba mieć je w wersji elektronicznej, tak żeby móc je pokazać, zaprezentować, no nie, pokazać nawet przez kamerkę, tak? Nie ma znaczenia, czy to było wcześniej publikowane, czy było wcześniej wykorzystane. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że ja już coś robię, coś już umiem, tak? Coś, co potrafię i co potem bym mogła, czy chciała wykorzystać. Rozmowa jest oceniana, jest punktowana i tworzony jest ranking. I te osoby z najwyższą ilością punktów zostają przyjęte. Także myślę, że to zarówno trzeba jakby zaprezentować swoją wiedzę, jak i siebie, czyli swoje zainteresowania. Oczywiście jest to dla osób, które grają w gry, ale te studia nie polegają tylko na tym, że studiujemy gry. Tak, te studia tak naprawdę są po to, żeby przygotować do zawodu na przykład projektanta gier, testera gier, kierownika produktu, dziennikarza growego, czyli mają za zadanie przygotować absolwenta już konkretnie do pracy w branży growej. Zobaczmy więc, w jaki sposób entuzjaści branży growej zaprezentują swój kierunek, czyli humanistykę drugiej generacji. Cześć! Od kierunku swoich studiów oczekujesz czegoś więcej niż nudnych wykładów? Chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w trakcie studiów? A może interesujesz się grami i interesuje Cię proces ich powstawania? Jeżeli odpowiedziałeś tak na wszystkie pytania, nie wahaj się i aplikuj na GameDeka. Spoko ludzie, wykładowcy, którzy znają się na rzeczy, i angażujące projekty, które trafią do Twojego portfolio. Nie zapłacili mi za to. Za to dobrze płacą mi w pracy, którą znalazłem dzięki tym studiom. Podczas naszej rozmowy już wielokrotnie Pani Dyrektor wspominała, że studenci uczestniczą podczas zajęć także w zajęciach praktycznych. I proszę powiedzieć, w jaki sposób one przygotowują studentów do zawodu? Tak, na wszystkich kierunkach studenci mają praktyki zewnętrzne, czyli wychodzą, brzydko mówiąc, tak, z uczelni już do naszego partnera, zawierają umowę i tam odbywają praktyczne zajęcia. Ale również w trakcie zajęć już mają takie zajęcia, które umożliwiają im zastosowanie pod okiem tutaj nauczycieli, czyli w takim bezpiecznym jeszcze środowisku, tego, czego się nauczą teoretycznie. Na przykład na dziennikarstwie
Mamy pracownię radiową, pracownię telewizyjną, pracownię prasową, pracownię internetową. Mamy warsztaty, warsztaty reklamy, warsztaty rzecznika prasowego, czyli już uczą się konkretnie tych rzeczy, które muszą umieć w zawodzie. Bardzo, bardzo konkretnie. Na humanistyce drugiej generacji mamy na przykład takie zajęcia jak projektowanie, już konkretnie projektują, rzeczywiście robią takie rzeczy, projektowanie gier planszowych, projektowanie LARPów, projektowanie dialogów do gier, RPGów. Mamy zajęcia dotyczące silników gier, na przykład Unity i Unreal Engine, czyli uczą się robić takie rzeczy. Mamy też bardzo dużo zajęć projektowych, w których zarówno indywidualnie, jak i grupowo student będzie musiał coś przygotować. Na socjologii również mamy pracownię, czyli takie zajęcia dotyczące praktycznego przełożenia, praktycznego zastosowania, na przykład zarządzanie zasobami ludzkimi, pracownia organizacji pozarządowych, pracownia rewitalizacji społecznej przestrzeni miejskiej, realizacja projektów społecznych, czy kampanii społecznych, czy budowanie społeczności internetowej. Czyli mamy bardzo praktyczne i bardzo konkretne zajęcia, gdzie student musi zrobić coś sam, już, na takim poziomie zawodowym. Bardzo dziękujemy za tak wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych kierunków przez Państwa Instytut. A moim i Państwa gościem była dr Anna Garczewska, zastępca dyrektora do spraw kształcenia w Instytucie Komunikacji Społecznej i Medium. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i czekamy na naszych kandydatów i mamy nadzieję, że Państwo będą zadowoleni i szczęśliwi studiując razem z nami, bo my już na Was czekamy. Do zobaczenia. Wydział Nauk o Polityce i Administracji reprezentuje dziś dr Wojciech Trępała, prodziekan do spraw kształcenia. Dzień dobry, panie dziekanie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaką ofertę przygotowaliście państwo dla tegorocznych kandydatek i kandydatów na studia? No, nasza oferta jest stosunkowo szeroka i staramy się sukcesywnie pracować nad tym, żeby cały czas dostosowywać ją do wymogów współczesnego świata, bo jak wiemy, no, rzeczywistość polityczna jest bardzo płynna i dynamiczna. No więc w ofercie tej znajdują się studia pierwszego stopnia, takie jak politologia, bezpieczeństwo narodowe czy innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną. Wciąż czekamy na ocenę naszego nowego kierunku, nad którym pracował zespół naszego wydziału, a więc cyberdemokracja i studia nad rozwojem. Nowy, bardzo wydaje mi się innowacyjny również kierunek, który w programie będzie łączył wiedzę na temat zjawisk społeczno-politycznych w powiązaniu z kompetencjami w zakresie użytkowania nowoczesnych technologii informatycznych, które także w procesach politycznych znajdują no, bardzo szerokie w tej chwili zastosowanie i bardzo mocno na zjawiska polityczne oddziaływują. Natomiast jeżeli chodzi o studia drugiego stopnia, jest to także studia magisterskie z zakresu politologii, a także zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Dysponujemy także ofertą z zakresu studiów podyplomowych. Tutaj na ten moment oferujemy trzy kierunki. Są to polityka miejska i zarządzanie centrami miast, zarządzanie obszarami wiejskimi, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem kierunek zarządzanie dostępnością, specjalista do spraw dostępności. W przygotowaniu w tej chwili znajduje się kierunek broker innowacyjności i również zamierzamy do końca czerwca tutaj wszystkich procedur dochować, tak żeby już od października można było rozpocząć na tym kierunku studia. Czyli wszystkie informacje na pewno znajdziecie na stronach wydziału oraz na stronie rekrutacyjnej. No, tak jest, na stronie rekrutacyjnej i ponadto jesteśmy także aktywnymi użytkownikami Facebooka i Instagrama. Także zapraszamy także na te kanały. Czy studenci pierwszego roku mogą liczyć na pomoc wydziału? Jeśli tak, to jaki jest zakres tej pomocy?
Och, ja myślę, że on jest ograniczony tylko naszymi możliwościami. To znaczy, to nie tylko dotyczy pierwszych roczników, drugich roczników, ale wszystkich. Staramy się pomagać zawsze, jeśli tylko po prostu mamy sposobność i mamy możliwość. Pomimo tak dużej oferty dydaktycznej i wielu kierunków, jesteśmy jednak takim wydziałem, na którym panuje dosyć rodzinna atmosfera. Pracownicy, nasz zespół składa się z 29 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, więc ten kontakt bezpośredni ze studentami mamy bardzo bliski i staramy się go utrzymywać zarówno na takim poziomie formalnym, mistrz-uczeń, prawda, nauczyciel-student, ale też wiemy, że sensem i ideą studiów jest także pewne takie konfrontowanie doświadczeń naszych życiowych, jak i tych doświadczeń ludzi młodych, które my możemy poznawać także dzięki kontaktom właśnie ze studentami. Stąd też zawsze jesteśmy otwarci na ich potrzeby i staramy się maksymalnie pomóc. Jeżeli mam być bardziej konkretny, to może tutaj powiem, że na wydziale oprócz oczywiście osoby odpowiedzialnej, no generalnie za studentów, a więc prodziekana do spraw studenckich, czyli mnie, mamy powołaną także panią koordynator do spraw międzynarodowych, która chociażby może pomóc studentom w kontekście ewentualnego planowania wyjazdów na wymianę studencką w ramach programu Erasmus. Mamy powołaną koordynatorkę do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która również kieruje tutaj kwestiami praktyk dla studentów. Już we wrześniu pierwsza piątka naszych studentów weźmie udział w stażach w Centrum Eksperckim Policji Wojskowej NATO. No, z dostępem, z certyfikatem dostępu do informacji niejawnej, także to już jest rzeczywiście poważna sprawa. No a oprócz tego oczywiście tutaj no, nasi studenci mogą korzystać z tej oferty, którą oferuje także uczelnia, prawda? I tutaj staramy się informować o niej na bieżąco, bo wiemy, że nasi studenci są chociażby aktywni w programie Legia Akademicka, że także wykazują duże zainteresowanie wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej. My kontakty z tymi instytucjami podtrzymujemy i staramy się zawsze tutaj informacyjnie, ale także duchowo i formalnie na tyle, na ile możemy tutaj w tym zakresie studentom pomagać. No, pragnę także nadmienić, że oprócz tego na naszym wydziale działają studenckie koła naukowe Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego, czy aktywnie działa także organizacja Milion Ludzi Wyobraźni, tutaj przypisana akurat do kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną. Łącznie tutaj studenci w tychże organizacjach i kołach także budują taką tradycję naszego wydziału coroczną, gdzie staramy się organizować zarówno dni wydziału już od kilkunastu lat, no pandemia przyniosła tutaj pewnego rodzaju przerwę wymuszoną w tej materii, jak i no nasz sztandarowy coroczny bal wydziału, który jest takim często podsumowaniem roku akademickiego i takim momentem dużej integracji naszego środowiska. Na pewno szeroka pomoc oferowana przez Wydział będzie zauważona przez kandydatki i kandydatów na studia. A w jaki sposób wyglądają zajęcia prowadzone na Wydziale? Och, to pewnie zależy od tutaj konkretnego wykładowcy i specyfiki oczywiście modułu, a więc przedmiotu, który jest prowadzony. No jak wiemy, w ostatnim czasie, w trakcie ostatnich dwóch lat, można powiedzieć akademickich, trzech semestrów, ta praca wyglądała inaczej, bo ona miała charakter głównie zdalny i myślę, że to też wpłynie na pewne innowacje, które będą miały miejsce wtedy, kiedy już wrócimy, miejmy nadzieję, do ławek studenckich w październiku 2021 roku. No przede wszystkim jesteśmy Wydziałem Nauk o Polityce i Administracji, więc nie brakuje tutaj zajęć no, konwersatoryjnych, na których analizujemy wspólnie
różnego rodzaju źródła tekstowe, źródła informacji pod kątem różnych zjawisk politycznych i społecznych. Nasz wydział znajduje się w niedawno wyremontowanym budynku, jest w tej chwili już coraz lepiej wyposażony także w sprzęt elektroniczny, z którego z chęcią korzystamy. Chociażby tutaj jedna z takich ciekawszych metod, o której powiem, to staramy się wykorzystywać na przykład symulatory demokracji, gry komputerowe do tego, ażeby uczyć studentów, w jaki sposób określone decyzje w systemie politycznym mogą wpływać na jego przekształcenia, chociażby tego typu przykład. No, dużo uwagi także poświęcamy kształceniu umiejętności miękkich, czyli komunikacji, wystąpieniom publicznym. Tutaj każdy kierunek ma właściwie taki osobny zbiór przedmiotów, który służy tej właśnie wiedzy, no, szeroko związanej z zjawiskami komunikacyjnymi, marketingiem, PR-em, bo w dzisiejszym świecie bez tych zdolności, bez ekspozycji społecznej właściwie ciężko się poruszać. No, oprócz tego stawiamy także w siatkach, które także staramy się regularnie aktualizować do zmieniającego się świata i zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się także wprowadzać dużo przedmiotów, które odnoszą się do jakby bieżących takich najważniejszych kryzysów i problemów międzynarodowych czy zagadnień związanych z polityką międzynarodową. I mowa tutaj chociażby o kryzysie klimatycznym, o sztucznej inteligencji, o świecie w trakcie pandemii i postpandemii i jakie zmiany będą, prawda, z tymi zjawiskami związane, czy strategiczną rywalizacją Chin i Stanów Zjednoczonych. Nie ukrywamy, że bardzo zależy nam także na kreowaniu liderów tutaj społecznych, także w otoczeniu lokalnym. Stąd staramy się dużo uwagi w naszej działalności dydaktycznej poświęcać chociażby kwestiom polityki miejskiej, polityki wiejskiej, idei smart city, smart village. Także to są takie w zasadzie główne trendy, no, które jak sądzę stanowią taką charakterystykę tutaj tego obszaru dydaktycznego w działalności naszego wydziału i ponadto one odpowiadają też naszym zainteresowaniom naukowym, czyli mamy tutaj w zasadzie to szczęście, że rzeczywiście nasi wykładowcy znają się na rzeczy. Także nie tylko jako dydaktycy, ale rzeczywiście w tej problematyce bardzo głęboko są zakorzenieni naukowo. Jest pan absolwentem UKW. Proszę więc powiedzieć, co sprawiło, że wybrał pan naszą uczelnię i co sprawiło, że postanowił pan na niej pracować? No, to, że postanowiłem studiować w Bydgoszczy, to wiązało się przede wszystkim z tym, że miałem tutaj dosyć takie zaawansowane życie towarzyskie i na wpół zawodowe już wtedy, ale związane z inną sferą działalności, może bardziej kulturotwórczą. Więc w grę wchodził tylko region. Tak więc tutaj te studia politologiczne, wówczas ze specjalizacją dziennikarską, a marzyłem też o tym, żeby być może po studiach zostać dziennikarzem muzycznym, wydawały mi się idealnie skrojone dla mnie. No, ale w trakcie. Czyli teraz śpiewająco prowadzi pan zajęcia ze swoimi studentami? Nie sądzę, żeby chcieli słyszeć, jak śpiewam, bo tutaj akurat może zadatków zbyt dobrych nie mam. Natomiast myślę, że moje różne doświadczenia, także takie w tym świecie muzycznym i okołomuzycznym, eventowym, stanowią ciekawe doświadczenie, które wzbogaca pewnie przekazy na niektórych przynajmniej przedmiotach, które prowadzę. Późniejsza decyzja z pracą na UKW była związana po prostu też z tym, że
chciałem pracować wśród no, moich, można powiedzieć, mentorów i kolegów też ze studiów, prawda? Właściwie od razu po studiach rozpocząłem pracę w szkolnictwie wyższym, ale nie na naszej uczelni. Dopiero kiedy już finalizowałem swoją pracę doktorską, to tutaj postanowiłem wystartować w konkursie. Zależało mi na tym, żeby współpracować z moim właśnie promotorem, panem profesorem Andrzejem Papuzińskim, u którego mam do tej pory dużą przyjemność pracować w katedrze, no i być no, wśród moich znajomych, tak jak powiedziałem, mistrzów, ale też przyjaciół ze studiów, bo wielu moich kolegów z pracy to także absolwenci naszego wydziału, tylko czasami studiowali rok przede mną, czasami 2 lata przede mną, czasami 6 lat przede mną, a czasami już po mnie. Także nawet policzyłem przed naszą rozmową, że moje życie związane jest z wcześniej Instytutem, a teraz Wydziałem Nauk o Polityce 18 lat, czyli można powiedzieć, że osiągnąłem dorosłość, już licząc oczywiście okres studiów, a to jest połowa mojego życia. I nie zamierzam. I jeśli nic mnie nie zmusi, to nie zamierzam tego zmieniać. Dziękuję bardzo za taką rekomendację. Moim i Państwa gościem był pan dr Wojciech Trępała, prodziekan do spraw kształcenia na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji, a teraz zapraszamy Was do obejrzenia filmiku, który został przygotowany przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji. Miłego oglądania. Czy zastanawiasz się czasem, o co chodzi w życiu? O to, żeby było miło. Ale jak zadbać o to w praktyce? Musisz znaleźć sposób, by połączyć swoje zainteresowania i fascynacje z rozsądnym myśleniem o przyszłości, własnej oraz społeczeństwa, którego jesteś częścią. To szczególnie istotne dziś, w czasach pełnych wyzwań, kiedy przekonujemy się, jak ważne jest sprawne i innowacyjne funkcjonowanie instytucji publicznych. Dlatego warto wybrać studia, które przygotują Cię do wykonywania zawodu nie tylko dającego satysfakcję, stabilność i możliwość rozwoju, lecz także związanego z troską o dobro wspólne. Takie są właśnie kierunki oferowane przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW. Bezpieczeństwo narodowe, cyberdemokracja i studia nad rozwojem, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, politologia oraz zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. Po ukończeniu tych studiów możesz podjąć pracę w sektorze komercyjnym oraz w instytucjach publicznych, administracji rządowej i samorządzie lokalnym, w działach public relations oraz służbach mundurowych, w zespołach zarządzania kryzysowego oraz organizacjach pozarządowych, w agencjach odpowiedzialnych za rozwój i innowacje oraz w instytucjach kultury. Wszędzie tam, gdzie działa się dla dobra ludzi. Opuszczając Wydział Nauk o Polityce i Administracji, będziesz osobą wszechstronną, wyposażoną w wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą Ci z ufnością spoglądać w przyszłość, dbając o to, by miło żyło się i Tobie, i innym. Dziękuję, że byliście dziś z nami. To dla nas bardzo ważne. Bardzo, bardzo się cieszymy. I mam nadzieję, że już tylko kilka kroków będzie dzieliło Was od tego, żebyśmy spotkali się twarzą w twarz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Krok numer 1 to wejście na nasz portal rekrutacja.ukw.edu.pl. Krok numer 2 to założenie swojego konta kandydatki lub konta kandydata na naszym portalu rejestracyjnym. Krok numer 3 to wpisanie swoich wyników maturalnych, ale oczywiście możecie utworzyć swoje konto kandydatki bądź konto kandydata jeszcze zanim otrzymacie wyniki z egzaminów maturalnych. Krok numer 4 to wybór kierunku studiów, a krok numer 5 to wpłacenie opłaty rekrutacyjnej. Trzymamy jeszcze w dalszym ciągu za Was mocno kciuki razem z całą społecznością akademicką za to, aby Wasze wyniki egzaminów maturalnych były dla Was przede wszystkim satysfakcjonujące i stanowiły przepustkę do spełniania Waszych marzeń. Do zobaczenia na UKW. Cześć!